Dlaczego Rafał Trzaskowski nie wywiązuje się ze swoich obietnic przedwyborczych? Czy Platforma Obywatelska próbuje nas po raz kolejny oszukać? Ze mną w studio Konrad Kołodziejski, Michał Karnowski. Witam. W tym gronie chcemy jeszcze parę przytoczyć przykładów, jeszcze parę argumentów, żeby podyskutować także z państwem na temat tej już nieoryginalnej sytuacji, bo to nie po raz pierwszy się dzieje, że tak właśnie traktuje społeczeństwo Platforma Obywatelska. Panowie, kto stoi za Trzaskowskim? Kto jest tym jego najbliższym zapleczem? Kto garduje zamiast niego? Mamy tutaj KOT, mamy Obywateli RP, mamy celebrytów, mamy młodzież, tą taką młodzież kontestującą, tą taką młodzież o profilu bardzo liberalnym. No i mamy różne ciekawe inicjatywy. Za chwileczkę obejrzymy wideo, które dotyczy Muzeum Kodu. Czy KOD zasłużył już na taką inicjatywę upamiętniającą jego martyrologię? Przepraszam, panie Konradzie, czy to już jest ten moment? Mnie to bardzo bawi. Ja jestem wielkim, przyznam, fanem tego muzeum. Bardzo chętnie do niego pójdę, zobaczę, obejrzę. Ja z dużym zainteresowaniem. Naprawdę już bardziej zabawne inicjatywy dawno żeśmy nie mieli, więc mnie to bardzo cieszy. We Wrocławiu jest Muzeum Solidarności Walczącej, prawda? Nazywa się Konspira. Tam jest takie miejsce, gdzie pokazywane są powielacze, jakieś pierwsze druki jeszcze na siatkach takich, na woskówkach. Przepraszam, że wyjdę, słuchaj, tu będzie iPhone Mateusza Kijowskiego. To jest właśnie. To warto pójść i zobaczyć, naprawdę. Właśnie. Zobaczmy ten felieton, zaraz wrócimy do dyskusji. No myśmy tam wprost nie mówili o muzeum, wspomnieliśmy coś o wystawie stałej, ale na pewno o katalogowaniu, badaniu filmów, zdjęć, pamiątek, no między innymi koszulek, znaczków, których naprawdę KOD wyprodukował już nawet nie wiem ile, ale nie wiem czy nie 100 różnych. To są naprawdę ciekawe zbiory, uważam. To jest pomysł radnych z Koalicji Obywatelskiej, czyli z Platformy i z Nowoczesnej, żeby upamiętnić te wydarzenia specjalnym muzeum albo Izbą Pamięci. Co pani sądzi o takim pomyśle? Głupota. Nie. Raczej nie. Mamy dużo innych muzeów, więc chyba nie. Panom odpowiem, bo oglądałem telewizję. To jest tak potrzebne jak diabeł w Częstochowie. Czy jest potrzeba, żeby było specjalne muzeum albo jakaś wystawa, żeby upamiętnić te protesty w obronie sądów, demokracji właśnie w takiej formie? Może muzeum to zbyt daleko idąca idea, mi się wydaje. Natomiast jakiś memorandum powinniśmy mieć, bo jednak jest to kawałek naszego dziedzictwa kulturowego i kształtuje to opinię publiczną. Kogo by pan widział jako dyrektora? Kto się panu kojarzy najbardziej z takimi protestami? No proszę pana, ja ucieknę do swojego rodzaju abstrakcji, szatana. Aż tak? Aż tak. No pasowa była z głowy albo Kijowski, no. A widziałby pan jako dyrektora takiego muzeum Mateusza Kijowskiego na przykład? Ja no żartuję pan. Ale takie pomysły się zgłaszają. Tak, nie no, on się nadaje, ale do cyrku. Ale ta pani właśnie taka świetnie zbriefowana, jak ona to powiedziała? Dziedzictwo kulturowe. Tak, ona była już dokładnie właśnie świeżo po audycji w TOK FM i wszystko ładnie przepowiedziała to co usłyszała. No naprawdę ciekawe. I te pomysły na dyrektorów. Tam padł pomysł pana Mazguły. On świetnie pewnie będzie zarządzał. No jest byłym wojskowym, harcerzem, pewnie przyciągnie młodzież, prawda? To są. Czy już możemy mówić o jakiejś martyrologii, o jakimś właśnie kombatanctwie Platformy Obywatelskiej? Czy coś takiego panowie obserwują? Czy to już może to jest przesada troszeczkę, no ale no przecież była ta batalia, można powiedzieć, bitwa, bójka. Jak to nazwać, Frasyniuka, prawda? Który no jeszcze tam... pan Wojciech Diduszko poległ, był przed tak. Sejmem w grudniu 2016 roku. To jest... ale powstał. Ale powstał, tak, potem powstał, ale no, to są pomysły. Mieliśmy ofiarę, no, też. Gdzieś przez poważnych polityków wypowiadane, jakichś operetkowych muzeów kombatanckich, KOD-u czy Obywateli RP. Panowie, no to już ręce opadają. Czy Trzaskowski chce iść w stronę Petru i stać się celebrytą na miarę jakichś tam memów kabaretowych, a nie po prostu politykiem, którego się ceni, szanuje za to, co robi? To już jest chyba ta droga. To jest jakaś pustka duchowa, którą się próbuje tutaj zapełnić. No ten pan Piotr S., prawda, który popełnił samobójstwo, tak bardzo przeżywawszy rzekomy zamach na demokrację. No szkoda, że jakby nie poczekał ze swoją straszną decyzją, bo może by zobaczył właśnie triumf Rafała Trzaskowskiego w Warszawie i przekonałby się, że ta demokracja ma się całkiem nieźle, tak? Że tutaj w jego mieście
wygrywa jego polityk, czy bliski mu polityk, więc ja mam na to, jakby patrzę z dwóch stron. Znaczy, po pierwsze, żartobliwie powiem, ale coś w tym chyba socjologicznie jest, że dla pewnej części takiego pokolenia, które w 89 rok wchodziło już jako dorośli ludzie, to był powrót do młodości. Oni trochę jakby odtworzyli pewne ramy, w których funkcjonują. Mm-hmm. Już tego ryzyka realnego nie ma, ta martyrologia jest naprawdę pluszowa i tak dalej, ale no spotykali się. Jakiś rodzaj takiej aktywności społecznej. No tak optymistycznie na to spojrzał, że dla wielu ludzi to była taka szansa, żeby wyjść z domu, może to właśnie prawda. Poznać się nawzajem, coś porobić, poczucie, jesteś potrzebny, możesz przynieść pasztet na Wigilię pod Sejm, ale to tu ja się śmieję, a możesz coś realnie, prawda, porozmawiać, więc jest duża taka pustka czasami, taka samotność, no to z tych opisów, z tych życiorysów wychodzi. Dla części też ludzi, którzy mieli na przykład mocne życiorysy komunistyczne, to była taka okazja, żeby wnukom pokazać, wytworzyć i pokazać jakiś inny obszar swojej aktywności. No bo oni w 89 byli w PZPR, nie cieszyli się z tego 4 czerwca, tak? Mhm. Oni, tak jak pan Mazguła, no właśnie martwili się, czy my, twórcy stanu wojennego, nie będziemy ukarani. A tu proszę, te znaczki demokraci, prawda, Michnik poklepuje, no ładne zdjęcia. Więc to miało swój taki wymiar społeczny. Natomiast oczywiście miało to też wymiar bardziej smutny, potężnego oszustwa, to znaczy takiej brutalnej lekcji, jak bardzo manipulancka siła medialna potrafi być skuteczna, ilu ludziom potrafi wmówić, że widzą coś innego, niż widzą naprawdę, no bo widzą pluralizację życia publicznego zapisu, tak, znaczy w naszym pilocie pojawia się nagle pełna paleta poglądów, wcześniej wszystkich to samo śmieszyło i wszystkich to samo oburzało, widzą, że te partie polityczne, nawet opozycyjne, mają się całkiem nieźle. Media, no jeszcze lepiej niż się miały. Mogą sobie protestować do woli. I oni to nazywają końcem demokracji, więc to jest też smutna lekcja. Czyli ja to widzę tak i optymistycznie, bo jednak to znaczy, że więzi społeczne są. Chcemy się łączyć, chcemy być razem. Pesymistyczna, bo w celu zakłamanym. No bo kto stoi za panem Rafałem Trzaskowskim? Jak pokazały sondaże wyborcze, to przecież gro elektoratu SLD także zagłosowało za nim. I to jest, dla mnie to jest kolejna odsłona potyczki, czy pojedynku wnuków ubeków z wnukami jakowców. Bo Platforma się skomunizowała. Tak, tak, no przecież, panowie, no wielu moich przyjaciół, ludzi o poglądach konserwatywnych głosowało na Platformę, za pierwszej Platformy. Tak. Wtedy jeszcze, nie znając tej partii, kiedy trzech tenorów pokazało się na scenie i mówiło o Nowej Polsce. Ludzie im uwierzyli. Ludzie nie sądzili, że oni są już z tamtego układu. Znaczy, oni troszkę się stali po drodze. Tak, pamiętajmy, że to wtedy już po tej konferencji tenorów, długo po niej, Jan Rokita został z tej partii wypchnięty. Maciej Płażyński zmuszony do świętej pamięci, Maciej Płażyński do rezygnacji. Ale pan ma rację, ja byłem wtedy w hali Oliwia. Ja pamiętam ten moment. To było poruszające i takie jednak dla wielu ludzi budzące nadzieję. Akurat ja w to niespecjalnie wierzyłem, ale rozumiem, że można było w to pójść. Jeszcze jedna rzecz a propos tej komunizacji. No, oni przyjęli z radością i nie zrobili niczego, żeby zmienić decyzję sądu, która to decyzja anulowała dekomunizację. Znaczy decyzją Platformy, świadomym podpisem Rafała Trzaskowskiego, wraca Armia Ludowa na ulicę Warszawy, główną ulicę. Wejdę ci słowo. 13 grudnia wraca, jeszcze dodajmy. Tak. Wraca Duracz, obrońca, prawnik komunistów, prawda? Był Romaszewski. Wraca 17 stycznia, czyli rzekomego wyzwolenia. No proszę państwa, to było takie wyzwolenie, że zajmowane, ocalałe praskie kamienice były natychmiast zamieniane na katownie, których mordowano chłopców i dziewczyny z Armii Krajowej, a na Sybir szły transporty tych, którzy przeżyli powstanie. I znowu wracamy do tej europejskiej amnezji, prawda? My się wyzbywamy naszych korzeni, wyzbywamy się naszej tożsamości i uczestniczy w tym Platformie Obywatelskiej. Ale bijmy się też już, panie Piotrze, no bijmy się, no niech, apeluję, niech Prawo i Sprawiedliwość, które dzisiaj rządzi, ma narzędzia, korzysta z tych narzędzi. Niech podejmie też dyskurs na poziomie tożsamościowym. Viktor Orban, który przecież ma dużo bardziej lewicowe społeczeństwo, pokazuje, że można je wychowywać, można je zmieniać. Ale panie Michale, my się nie bijemy. No to ja to znaczy, trochę się bijemy, się, no za mało. Scena za mało. Z trylogii, panie Wołodyjowski, Larum grają, mały rycerzu, a ty na koni nie wsiadasz, szabli nie dobywasz. Właśnie, no, myślę, że wielu ludzi, którzy głosowali na PiS,
Oczekują czegoś takiego, oczekują, jak pan powiedział. Oczekują, tak. I to naszym obowiązkiem jest o tym przypominać. I myślę też, że przekonanie Prawa i Sprawiedliwości, że te głosy ma w kieszeni, jeszcze jest prawdziwe, ale no to tak nie jest tak za bezdurno. No właśnie, bo jeśli to puścimy, to co możemy jeszcze puścić? Jeżeli tutaj nie będzie protestu, jakiejś silnej reakcji środowisk prawicowych, konserwatywnych, dobrej zmiany, to co jeszcze? To co jeszcze może za chwileczkę wystąpić? No to już ta ostatnia granica została pokonana, prawda? Ja sobie na przykład nie wyobrażałem za tej pierwszej Platformy Obywatelskiej, że dojdzie do takich rzeczy, że dojdzie do tego, że Platforma Obywatelska i jej lider Rafał Trzaskowski na przykład będzie przeciwko dekomunizacji ulic. Tak, tak. To był jeden z postulatów Platformy. Wierzyliśmy, że to są nasi. Pan Maciej Płażyński właśnie, nawet Donald Tusk, to byli ludzie ze spółdzielni Świetlik z Gdańska, ludzie, którzy tam... No nawet Schetyna to akceptuje, tak? Że Schetyna, Solidarność Walcząca, taka proweniencja. Rafał Grupiński, Solidarność Walcząca. To są ludzie tej proweniencji. To są ludzie, którzy w pewnym momencie stwierdzili, że tak naprawdę to o co chodzi w Polsce, to jest mieć władzę, mieć przywileje, mieć pieniądze i utrzymać to za wszelką cenę. Wszystko to inne to już jest tylko dodatek, to jest nadbudowa. I troszkę tak wygląda historia Platformy. To zgadzam się zupełnie z tym, że na początku, jak Platforma powstawała, ona miała silny rys konserwatywny i było rzeczywiście sporo ludzi, którzy realnie mieli konserwatywne poglądy. Ale to było troszkę na takiej zasadzie, że już wtedy budowała się taka w Platformie świadomość, że my jesteśmy tą partią, która idzie po władzę. To jest oczywiste, rzecz jasna, ale zobaczcie, w którym momencie doszło do pęknięcia. Doszło, kiedy ten plan się totalnie zawalił w roku 2005. To znaczy przegrane wybory parlamentarne i przegrane wybory prezydenckie. Ja przypomnę, że Tusk już ma za sobą traumy przegranych wyborów prezydenckich. Dzisiaj mówimy o Tusku jako potencjalnym kandydacie, ale on już przeżył jedną porażkę. I to jest ten moment, w którym oni idą na zwarcie z PiS-em, tak? To jest jasne. Kiedy się mówi o tej koalicji PO-PiS, tak? Ale to była też koalicja pod warunkiem, że Platforma wygra. Platforma miała wygrać, prawda? To ona miała rozdawać karty w koalicji. Gdy się okazało, że PiS wygrał, to już koalicji żadnej nie ma, bo przecież nie będzie PiS rozdawał kart. Od tego momentu to doszło do zderzenia, które już potem siłą rzeczy nabierało dynamiki. I dzisiaj dochodzimy do takiego punktu, w którym oni już stają po zupełnie drugiej stronie. Czyli tak jak w Gwiezdnych Wojnach, oni przeszli na ciemną stronę. Na ciemno mocy. I to przez kolejne 10-15 lat. Rozpoczynając w dobrej wierze, tak jak młody... Czy w dobrej? Chodziło o władzę, Vader, tak? To jest strasznie ważne to, co mówi Konrad Kołodziejski. To znaczy, wydaje mi się, że często pytamy, często pada pytanie w naszych rozmowach, kiedy to się zaczęło? Kiedy się zaczęła ta nienawiść, która przecież potem doprowadziła do zaszczuwania prezydenta Lecha Kaczyńskiego, właściwie w jakiejś mierze doprowadziła do Smoleńska, która potem dzieliła nas i dzieli po dzień dzisiejszy, że w rodzinach ludzie się kłócą. No moim zdaniem ona się zaczęła w roku 2005, kiedy Platforma Platforma normalną, demokratyczną porażkę z tymi, których tak wyśmiewali, prawda, często w duchu małymi Kaczyńskimi, uznała za wystarczający powód, nie żeby się odkuć, postanowić wygrać na program, zrobić dobrą kampanię, ale wystarczający powód do wywołania wojny domowej, zimnej, ale jednak wojny domowej. Wtedy to się zaczęło. Oni nie postanowili odbić Polski, oni powiedzieli, urządzimy wam po prostu jazdę. Mamy zasoby medialne i my wam urządzimy jazdę. I się zaczął się przemysł pogardy. No i już poszło. Ale pamiętają panowie, że zaczęło się od spotkania porozumiewawczego. Były w 2005 roku takie spotkania. No tak, ale zażądali, żeby było przy kamerach. No to co się nie da koalicji zażądali, przy kamerach. Było przy kamerach i stawiali żądania no niemożliwe, prawda, w tej sytuacji politycznej. No w ogóle wybór pisowski, moim zdaniem, wybór tej formacji jest takim wyborem. Ja tu nie chcę absolutnie, żeby to zabrzmiało, że to jest, tak jak pan mówił o tym trzecim pokoleniu ubeków, że to jest jakby to samo, co Solidarność, bo to jednak jest nieporównywalne w jakiejś mierze, ale pewien nurt jest ten sam. Nurt jest ten sam. Myślę też, że taka zdolność postawienia się światu jest podobna. Trochę też taka świadomość, że no też można za to jakąś tam cenę zapłacić, chociażby ostracyzmu środowiskowego w wielu miejscach. I ja myślę, że tutaj no, dzisiaj ludzie prawicy mają taką w sobie zdolność postawienia się i mają taką zdolność bicia się. No tak, ale to jest właśnie to. No, złośliwi mówią o Prawie i Sprawiedliwości, grupa rekonstrukcyjna II Rzeczypospolitej, prawda? Mówią o powielaniu i
dobrych rzeczy i złych rzeczy, no bo przecież nie wszystko udawało się rządom sanacji, ale, ale w tym porównaniu paradoksalnie jest wielki komplement, tak. Bo to jest komplement, że my nareszcie po tych wszystkich latach chyba pierwszy raz wydobywamy się na niepodległość, że my tak naprawdę prowadzimy politykę suwerenną, bo przecież żadne inne rządy, no był pomysł za czasów AWS-u, tam były pewne, była pewna chemia do takich niezależnych rządów, do rządów, które by się wybiły z tych okowów, w których tkwiły, ale, ale to dopiero dobra zmiana, to dopiero rządy Prawa i Sprawiedliwości stały się tą grupą rekonstrukcyjną, jak mówią złośliwi, ale stały się też w pozytywnym sensie tą grupą, bo właśnie zaczęliśmy prowadzić polską politykę. Po prostu polską, tak? Z tą analogią historyczną rzeczywiście jest coś na rzeczy. Przy czym, jeżeli by spojrzeć na historię, to trzeba by tę analogię poszerzyć. Niestety, mówię poszerzyć, zaraz wyjaśnię, dlaczego niestety. Otóż jak spojrzymy na sanację, tą pierwotną sanację z lat 30., tak? No to się okaże, że próbowano państwo zreformować, zmodernizować, odbudować, wzmocnić. To wszystko to była walka o pozycję państwa polskiego, która się jednak zderzyła z ogromnym barierą otoczenia zewnętrznego. Niemcy, Związek Sowiecki i tak dalej, i tak dalej. My mamy trochę podobną sytuację. Znaczy, my też możemy sobie w tej chwili pozwolić na tyle suwerenności, na ile nam inni pozwolą. My chcemy to rozpychać się, ale każda próba rozepchnania się powoduje natychmiastową wojnę. To nie jest przypadek, że mamy wojnę z Unią Europejską. Była koncepcja ministra Becka równowagi pomiędzy Moskwą a Berlinem, prawda? Była taka polityka. To też była niezbyt dobra koncepcja, dlatego że ani jedna strona, ani druga strona wcale nie zamierzała traktować Polski podmiotowo. Ale ten pomysł na równowagę, no oczywiście, oczywiście. Więc to była polityka skazana na porażkę. Próbowaliśmy przez różne działania gospodarcze. Można tu porównać różne pomysły Mateusza Morawieckiego do tych, które padały w czasie dwudziestolecia. Przecież COP, przecież Gdynia. Jakoś wszystko, nam to się wszystko dobrze to, kojarzy z Centralnym Portem Komunikacyjnym. To prawda. Dobrze to nam się kojarzy z różnymi inwestycjami, które podejmujemy, jak przekop Mierzei Wiślanej. To może trochę Gdynia. więc takie myślenie jest, to jest dobre polskie myślenie, no tylko właśnie tamta polityka jednak zbankrutowała. Myśmy mieli za mało czasu. Nie, no jednak wydaje mi się, że analogia jakby geopolityczna jest słuszna, ale jednak no dzisiejsza Rosja na szczęście to nie jest Związek Sowiecki i dzisiejsze Niemcy to na szczęście nie jest Trzecia Rzesza. W związku z czym powiedziałbym, że pewne dylematy są podobne, ale no ryzyko dużo mniejsze. Ale też lekcja z II Rzeczpospolitej jest taka, że no w mojej ocenie nie było wtedy innego wyjścia. Na tym polegał tragizm tamtego pokolenia. A dzisiaj ja bym nawet przyjął, słuchajcie, tą propozycję, no bo na czym polega propozycja Platformy? Parę razy zresztą artykułowana, chociażby przez Sikorskiego w czasie jego słynnego wystąpienia w Berlinie. Ona polega na tym, przyłączmy się do Niemiec. Znaczy stańmy się trochę tak jak Czesi, Czechy, w jakiejś mierze takim no, świadomie zgódźmy się na pewien obszar dominacji niemieckiej. Radek Sikorski to zwerbalizował. No, tylko jest pewien problem, że to jest, Niemcy nie kwitują, bo Nord Stream 1 zaczęli budować w czasie najlepszych relacji z Donaldem Tuskiem, jakie kiedykolwiek mieli. I to im nie przeszkodziło cynicznie obejść Polskę. Ba, Nord Stream 2 zaczynają, budują w tej chwili, w czasie gdy Ukraina po prostu się chwyta tych niemieckich nogawek no, z całą miłością i sercem, a oni im Nord Stream 2. No. I podsumowanie naszej debaty za parę minut. Koniecznie to obejrzyjcie, zostańcie z nami.